można, to można zdać taki wniosek. Czemu nie? Wniosek można złożyć, a co będzie, to zobaczymy. Muszą być mapki, wszystko. Nie, no to gdzieś jest zrobione. Może wiesz, tam właśnie kabelkiem nie być jednak i co? Ja mam wyobrażenie, że przedstawię radnym, więc to jest najmniejsze. A to mieszkańcy naszego ulicy, to jest jeszcze starsza, której może... Młody człowiek, tylko że jest, z tego co zrozumiałam, w pracy za granicą. Tak, więc nie ma teraz możliwości. Napisał, że sam by chciał bardzo, ale nie ma możliwości, więc zwrócił się do nas. No to przedstawiam Państwu to, tak? Że jest taka prośba. Żeby to zrobić. No to Panie Radny, zajmie się Pan tym wnioskiem? Ale co? Do kiedy? Budżetu obywatelskiego. Do 30 marca. Trzeba znać parametry założenia i tak dalej. A czy mogę to nie wiem, czy zdążę. Można spróbować, no może się uda. No. Może to nie trzeba dużo nad tym pracować. Bo to jeśli tam są rzeczy. Rozumiem, że Pan Rady się tym zajmie. No ja mogę spróbować, ale niech Pan to już zdąży. Nie, no dobrze. Ale ja bym chciał, żeby ktoś mi pomógł. Może kolega młody, sprawny, bo ja mam 63 lata. Dołączył Pan do zespołu bez Dobrze, ja, to już dobra. Wszystko, jeśli chodzi. Ja pytanie po prostu odnośnie tych inwestycji. Czy jesteśmy w stanie jakoś przypilnować, żeby podczas tego remontu rolnictwieckiego faktycznie ta tablica się tam taka ogłoszenie znalazła, żeby gdzieś może ją wkomponować w tym i w innym miejscu? Bo jednak widać, że mieszkańcy sygnalizują to, że ktoś tam przyrodnie się zaczął budżet, tylko może gdzieś tam właśnie ma tablicę ogłoszeniową. Tak, takie ogłoszeniowe. Słynna tablica ogłoszeniowa, trochę historii znam, bo byłem z panem Frezowskim, z panem Kalem razem pomysłodawcami. Bo tablica stała na początku bokiem do Domu Kultury, żeby przybijając tabliczkę na drzewo pomnik przyrody, które własnoręcznie robiłem, żeby nie były naklejane nekrologii na drzewie. To były lata, jeszcze w 96. Czasu teraz obecnego. Chciałbym właśnie, nie wiem kto ją zwinął, dlaczego ją zwinął, chciałbym właśnie również, żeby ta tablica jak najszybciej powstała, bo wiem sam, jak nieraz człowiek ma jakieś informacje z wywieszenia na okrągłaku, tego nie widać. To jest świetna organizacja w ogóle tam. No to wszyscy przyzwyczajeni byli, tak? Tam wszystko pisało. I trzeba było pomyśleć o tym, że ta strona była zrobiona porządnie i że były jakieś protokoły z posiedzeń rady. Mogą być moje filmy, które po to robię, żeby mieszkańcy wiedzieli, co my tu robimy. Że nie siedzimy tylko i sobie tam medytujemy, tylko że jakieś efekty z tego są. To w naszym interesie jest zmodyfikować tą stronę i żeby ona działała profesjonalnie i żeby można było coś z niej wyczytać. A nie zdjęcia plaży są i jakiś tam film ze sztormu. No to nie chodzi o takie rzeczy. No to nie ma być strona turystyczna krajoznawcza, tylko strona rady Dzielnicy Gdańska, a stąd. Całkowicie się z nami zgadzam, tylko Pani zwrócił się więcej. Mówi się odnośnie inwestycji. To jest zamknięty punkt, który już odpowiada. Tak, okej. Okay. Ja to do zarządu zgłaszam. Przejdźmy do obecnego dowolnych wniosków. Panie Sławomirze, króciutko. Pan podniósł tę kwestię, bezpieczeństwa. No więc bezpieczeństwo na stokach jest, bo ja sam byłem, zgłaszałem na komisariacie połamanie lusterka, dwa razy mi opony w tym roku już przebili, więc sytuacje są takie, ja nie mówię, bo to z budowni, ale też mam, bo nawet na komisariacie rozmawiałem z mieszkanką stoku, która mówi, że chcieli tą podklatką schodową zwalić. Była po to, żeby ten nowy komisariat się zgłosić. Takie rzeczy się dzieją. Jeżeli tutaj mówimy o tym monitoringu, to by nam bezpieczeństwo zapewniło bardziej, bo ci przestępcy się bali, bo jakaś kamera jest i już by się wiedzieli, że tutaj nawet mówmy o tych pijaczkach, którzy się gromadzą w pewnych miejscach, wiemy gdzie, tak? Jakbyśmy tam kamery zrobili, to oni by już stamtąd się zwinęli, bo wiedzieliby, że tutaj ciągle są pod obserwacją. I Straż Miejska, czy policja by ich bez przerwy szczypała, że tak powiem. Ale generalnie chodzi o takie coś, żeby tutaj, no, tak jak zrobiono taki komisariat policji zlikwidował, znaczy nie ma, ale na przykład tam gdzie ja mam fundację, na kwadracie postawili taką dużą wódkę i tam się nic przyjmuje, no to będziemy mogli, jak ten lokal dostaniemy, to tu ewentualnie byśmy mogli już tutaj włożyć, tak? Więc te działania muszą
jakby iść w tym kierunku. Poza tym ja chciałbym, żeby się odbyło spotkanie z nie tylko radnych, ale i mieszkańców, jak już będziemy mieli ten lokal, może to wtedy w tym lokalu, z mieszkańcami Gdańska na temat bezpieczeństwa na stokach. Z komendantem policji, ten już komisarz na drugie. Jak będziemy mieli lokal, to jest taka możliwość zrobienia takiego spotkania z mieszkańcami. Trzeba by to zrobić. Ja bym mieli takie spotkanie. No ale nie mówmy, co mieliśmy, mówmy, co możemy zrobić. Historia nas nie interesuje. Czekajmy na wiosnę, niech trochę się ociepisz, co bym chciał. Nie mówię w tej chwili. Nie mówię w tej chwili, żeby to zrobić, jak będzie ciepło. Okej, dziś ale pozwolę sobie, bo wpłynął do nas z zarządu, żeby z uwagi na niewielką frekwencję na basenie, gdzie podobno niewielką frekwencję na basenie, która jest tym, jakby podobno jest powodowana z wysokimi cenami, jest tutaj wniosek pana radnego, żeby wystąpić do pana dyrektora GOS-u o zniżki dla seniorów, żeby seniorzy nasi mieli zniżki. Znaczy jest 12 zł. Znaczy 18 zł za wejście na bazę. Tak. A 12 zł na seniora. Ceny są za wysokie. Za parowe ceny. Za parowe ceny. Też to są mieszkańcy. Może dla samych mieszkańców. Dla mieszkańców dzielnicy stopi, dla nas. Problem jest, żeby tylko poszli się wpływały systematycznie i miasto będzie zamiast. No nie dla całego miasta. Znaczy, że to by była, tutaj też padła propozycja pana radnego, żeby wyrobić kartę mieszkańca dzielnicy, czy kartę mieszkańca wyspy, ale gdzie teraz nie ma meldunku na wielu dowodach, tak? Jak się, że tak. Ale my wiemy, kto mieszka. Tak, to jest taki problem. Weryfikacja będzie trudna przy biletach, tak? Także tutaj. Karta mieszkańca wyspy jest oczywiście bardzo kusząca, natomiast to jest dość drogi proces i trzeba by było. Ale wiadomo, że w większości z basenu właśnie. No dobrze, seniorów. Moja propozycja jest taka, żeby po prostu seniorzy płacili 50%. No tak, a tam to główna opłata do 12% obniżyć. Ja muszę w środę opłata nie wynosi. 18 pełnopłatny. 18 zniżki, ale nawet przy tych zniżkach okazuje się, że nawet jak tam za godzinę się płaci, czy tam za 40 minut, tam 10 czy 12 zł, to później dochodzi jeszcze ten czas. Przebieranie. Tak. Ale nie, można się wyłączyć z tego. I to ja ostatnio byłem, 10 zł płaciłem za wejście, a przy wyjściu płaciłem 21. No bo za długo się pan ubierał. Za długo się pan ubierał. Moje córki też tak mają. Niech obniżą dla nas 12 głównych na wejście, a 50% dla emerytów, czyli na spotkaniu teraz, jak była głównie na działaczach z miesiącami, przyjątkowcami, to ta sama propozycja, nie mam co zrobić, 12 co na głównych, a 50% dla emerytów, czyli deklaracją do prezydenta w sprawie... No nie oficie jest na hełmie, ale hełmia jest centrum, a my nie jesteśmy taka zapisała. To jest ta sama. Znaczy tutaj jak osoba niepełnosprawna wchodzi z opiekunem.
elementy. To płaci ta osoba 12 złotych. Ale to znaczy, a na karetkę jest chyba ci rzeki, to ma 15. A bo gdzieś na karetkę się będzie się popalać. Także ci, no, ci nie ma to uchwała, że pan nam przypisze, tak? No to jeszcze ten basen. Basenek, jak mówię, bo mówię, karnety, ale była żona, wiem, że się przygotować. Nie są możliwe. Ty masz tramwaj? Tramwaje nie są. Tramwaje przyjeżdżą. Sabina, ty tam na tramwaj? Sabina, to ja rowerę się wjechała. Rowerem nie, bo wszystkie są siodełka, nie ma. To nie dobre. Trzeba zdjąć. Ty specjalista, ja to zapakiem, ale ja bym był szybszy. Słuchaj, wiesz co? Ja chodziłam na... Że jeszcze nagrywanie było, tak? To jest nagrywane? Wszystko jest nagrywane. Musisz wyciąć. Nie ma takiej opcji. A co, żartować nie wolno? Każdy tam. Ten był wyszłanie, to rozumiem. Bo tak, bierzesz, nie wyszłanie. I przełożę, nie wiesz, tam ale ja miałem taką pani koleżankę, że głębiej zaprosiłem, ją ona wjechała. Wychodzisz. No i rower jeździsz tam, gdzie ruchome piaski się i ona mówi, ustaw mi, że do górze, to do góry, to ja mówię, co się tam, bo ja mam orgaz środkowy. Idzie, bo otwierasz zegarem, nie? Otwierasz, idziesz do pysza i już ci się to nie trzeba sobie później możesz się zadać. A zrobić krzesełko, prysznic. Może krzesełko, krzesełko. Ja jeździłam na rowerze takim... I to był prywatny akwapark. Tak, dlatego, że ten, wiesz, tam przebiera rękowi. Są takie środka, ale... Proszę tylko odwrócić jeszcze uwagi, bo będzie ta ostatnia uchwała, udało się zredagować. Odnosić tak. Ja tylko posłuchałem. 55. Tak, trzeba robić jakaś. I zamieniam przez się. Dotycząca uwagi. Proszę, może pan dalej o... Od razu muszę zatrzymać czas. Cisza, cisza, posłuchamy uchwały. Nie uznają się w tym wieku za seniorów, my też nie, ale... Rada Dzielnicy Stogi w paragrafie pierwszym. Rada Dzielnicy Stogi wnosi o wprowadzenie zniżek w wysokości 50% dla seniorów w wieku od 55 roku życia. Przepraszam, Rada Dzielnicy Stogi wnosi o wprowadzenie napływalni Stogi zniżek w wysokości 50% dla seniorów w wieku od 55 roku życia oraz o zwolnienie całkowite z opłat kombatantów. Tak? I represjonowali bym podał, bo represjonowali. Jest to, wiecie co, ale senior tu jest konkretnie określony. Kombatanci tylko są dla nas. Jest to, że senior to jest 30-60. Tak, 60-60. Czy to jest bilet na pociąg, to senior jest no 60. My nie możemy naginać. Ale my chcemy zrobić ślady, no. Nie do pięciu zadań. A komandanci tak nie pójdą na basen, bo może mają te... Związek komandantów i oni się nie kochają. Rady prowadzić większe różnice między karnetem a jedną wyjściówką. Cenę biletu. A jest mała różnica? Mała chyba. Jest 15-16. Ale to trzeba przemyśleć. Puścił, dlatego że szkoda czasu. Nie, ale to trzeba zredagować. Nie na wariata. Zróbmy, zredagujmy to tak, żeby było. Bo 60 to jest emerytalne, tu kolega ma rację. Możemy się naciągać. Musimy się zaproponować jakieś ceny. Skoro to nie jest jednogłośne, no. Chcąc to przegłosować dzisiaj, to nie, róbmy zróbmy to od 30. Tak. Wycofajmy tych kombatantów może w takim razie. No tak, wystarczy 60 lat. Żeby było jednogłośne, jest takie. Kombatantów się wróży. O wprowadzenie napływalni Stogi zniżek w wysokości 50% dla seniorów w wieku od 60 roku. Ale o tych 12 zł. Ale o tych 12 zł. Mówimy o 12 zł, 50% tej kwoty. Ale to napiszmy 50% kwoty 12 zł. Napiszmy to wyraźnie, że 50 zł od kwoty 12 zł. W takim razie, czy taką treść możemy zaakceptować? Jak na kombatantów, to nie
Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w takim brzmieniu, która została odczytana przez Wagarenę? No. Ale kombatanci tam są. Nie ma kombatantów, 60 lat jest kombatantem. Też jest. Przeszłam. Nie rób wyjaśnień. Poproszę to mam jakieś wyjątki. Czy są jeszcze jakieś ważne wnioski odnośnie tego? Kolejna sesja odbędzie się prawdopodobnie w ostatnim tygodniu kwietnia. Będzie to też środa, tak mówię, że tutaj Łukasz nie pasuje. Wtorek, środa jeszcze po prostu pozwoli, a na pewno w kwietniu, tak, ostatni dzień kwietnia. Ale ja będę w sanatorium, niestety. No nigdy się nie będzie. No ciekawa jestem, co będzie robił, że na sesji nie będzie. No będę w sanatorium. A gdzie? W środę. No to stary, przyjdziemy, no 2 lata czekamy. Szpital wojskowy. No, dziękuję. Chłopaki, czy ktoś biegnie w mój ekran?